że kiedy będziesz dawał pieniądze, chciałbym, żebyś właśnie miał tą myśl, że to jest Bóg, który jest dzisiaj. Bóg, który jest dzisiaj. Jeżeli ty jesteś w stanie tak się rozkoszować w Bogu, to ty jesteś w stanie w ogóle my możemy się w zasadzie wieloma rzeczami wcale nie stresować. Jeżeli będziemy myślami z Bogiem dzisiaj. Ja coś powiem jeszcze, zanim Agata będzie głosiła słowo, jak się zbiera teraz pieniądze, że mój znajomy, mój taki pastor, on był teraz w Afryce kilka dni, znaczy nie wiem, tydzień czy dwa tygodnie, już nie wiem, na takiej wyspie, gdzie nie ma prądu, gdzie nie ma wody bieżącej, wiecie, i tam jest niewielu mężczyzn, tam już poumierało dużo mężczyzn w ogóle na AIDS i tak dalej, tam jest taka misja chrześcijańska, mają w szkole tam 700 dzieci. I wiecie, on rozmawiał z ludźmi na tej wyspie i słuchajcie, i tam on mówi, ja nie spotkałem człowieka, który miał depresję na tej wyspie. Kobiety tam po kilkanaścioro dzieci, w jakiejś tam jakichś chatkach mieszkające, nikt nie miał depresji, nikt nie był załamany. A jak z nimi zapytał się ich kiedyś, czy ktoś popełnił samobójstwo na tej wyspie, to oni nie znali definicji. Ci ludzie z tej wyspy, oni nie znali przypadku, nie pamiętali przypadków w historii, nawet opowiadaj, żeby ktoś tam się zabił. Ale jak to zabić się? Patrzyli na niego w ogóle, wiesz, jak to zabić się? No zabić się? Siebie? Czujesz klimat? Tam nic nie ma, nic. Czujesz, rozumiesz? Ci ludzie nie mają za co umrzeć. Ale dla nich nie istniało pojęcie samobójstwa. Oni żyli ją z Bogiem dzisiaj. Ten mój przyjaciel wrócił poszerzony stamtąd. On mówi do mnie, wczoraj z nim gadałem przez telefon, mówi, wiesz co, poszerzyłem się tak jak nigdy. Po prostu, nie? Poszerzyłem się tak jak nigdy, mówi. Naprawdę, z Bogiem żyjemy dzisiaj, dostrzegamy Go w stworzeniu. Ale tu włączcie ten mikrofon.